czasami w życiu tak się zdarza, że nic nie idzie po naszej myśli. Wszystko idzie inaczej. My byśmy chcieli tak, a idzie inaczej. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było dobrze, żeby było idealnie, żeby było dokładnie tak, jak my chcemy. A tu na złość idzie w odwrotnym kierunku. I tak mnie bardzo to zastanawiało. Czemu bywają takie momenty w życiu, że nic nie dzieje się tak, jak byśmy chcieli. I po bardzo długim zastanowieniu, biorąc pod uwagę również wszystkie związki z kobietami, jakie udało mi się nawiązać i rozwiązać w moim życiu, zauważyłem, że również znajomości z kobietami czasami nie szły po mojej myśli. Szły zupełnie inaczej. I dotyczy to praktycznie wszystkiego. Bo jeżeli coś nie idzie po mojej myśli, to może znaczyć coś zupełnie innego, niż ci się wydaje. Bo jeżeli na przykład ty byś chciał, żeby było tak, a jest inaczej, to może po prostu chodzi o to, że ty nie akceptujesz rzeczywistości, że ty nie lubisz rzeczywistości, że ty się nie godzisz z rzeczywistością. Może to jest po prostu to, że ty nie akceptujesz swojej dziewczyny, że ty nie lubisz jej albo nie kochasz. Jeżeli coś nie idzie po twojej myśli, to może znaczyć, że wybrałaś nie tego faceta i dlatego nic nie może iść po twojej myśli, bo to jest po prostu niemożliwe. I dlatego jak coś nie idzie po twojej myśli, to ty wreszcie zacznij myśleć.